Nadchodzi wielki rok dla złota, bitcoina i ethereum. Blockchain używany w Tajlandii, jak i w Japonii. Kryptohacker trafi na 5 lat do więzienia. Te i inne informacje znajdziesz w tym odcinku. Zapraszam. Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem ze świata kryptowalut, a jak zwykle jest o czym mówić. Na początek zobaczmy na ceny rynku krypto. Bitcoin kosztuje 18 854 dolary i jest lekko ponad minus 1 w ciągu ostatnich 24 godzin. Ethereum jest prawie 3% na minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. XRP ponad 2% i tak jak możecie zobaczyć wszystko praktycznie jest na czerwono. Dominacja Bitcoina według Coin360 wynosi 62, prawie 63%. I co ciekawe zgadza się z tym Coin Market Cap 62,8% dominacji Bitcoina. Cena samego Bitcoina lata trochę jak piłeczka pingpongowa powyżej 19 tysięcy, poniżej 19 tysięcy i tak w kółko kręcimy się w ostatnim czasie i czekamy na jakiś naprawdę konkretny ruch ceny, żeby wiedzieć co może się wydarzyć dalej. Zanim przejdę do informacji ze świata kryptowalut, pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. Jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika, w którym znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań, które na pewno zadajesz sobie na początku tej edukacji w blockchain oraz kryptoaktywa. Link do tego poradnika znajdziesz oczywiście w miejscu na opis pod tym filmem. Tak jak i pod każdym filmem znajdziesz linki do giełd takich jak BitBay, polskiej giełdy kryptowalut oraz do największej giełdy kryptowalut na świecie Binance. Z tych linków możesz się oczywiście zarejestrować na tych giełdach. Z ogłoszeń parafialnych to będzie wszystko. Przejdźmy zatem do pierwszego tematu dzisiejszego odcinka, jakim jest. Bardzo duże wpływy w bitcoina z instytucji, a złoto ma bardzo duże wypływy. Według danych CoinShares, które opublikowała Międzynarodowa Agencja Prasowa Reuters, w ciągu ostatnich kilku tygodni do wszystkich produktów skoncentrowanych na bitcoinie czyli ETF-ów, samego bitcoina, itd., wpłynęło prawie 1,5 miliarda dolarów. A z drugiej strony, złoto odnotowało masowe wypływy w wysokości ponad 9 miliardów dolarów w tym samym okresie, w którym inwestorzy wydają coraz bardziej zainteresowanie cyfrową iteracją żółtego metalu. Czyżby wszystkie instytucje zaczęły uciekać od złota do bitcoina? Miejmy nadzieję. Jest to drugi najlepszy tydzień w historii funduszy kryptograficznych. Ogólnie rzecz biorąc, CoinShares donosi, że fundusze kryptowalutowe zdołały zebrać 429 milionów dolarów od instytucji w zeszłym tygodniu, kiedy Bitcoin osiągnął nowy rekord wszech czasów na wysokości 19 918 dolarów i było to 1 grudnia. W międzyczasie całkowita wartość aktywów cyfrowych zarządzanych przez firmy kryptograficzne gwałtownie wzrosła do oszałamiającej wartości 15 miliardów dolarów. Zgodnie z aktualizacją z 7 grudnia, same inwestycje w Grayscale mają wartość prawie 13 miliardów dolarów. A sam strateg inwestycyjny CoinShares twierdzi, że Bitcoin nie jest już lekceważony jako gra czysto spekulacyjna. Jest to bardzo dobra informacja. Zresztą takich informacji napływa coraz coraz więcej. A teraz kolejna dobra wiadomość: mianowicie MicroStrategy chce zaoferować 400 milionów dolarów w obligacjach zamiennych, aby kupować więcej bitcoinów. Z tego co każdy wie, MicroStrategy gromadzi bardzo dużo bitcoinów i nadchodzi po więcej. Korporacja właśnie uja ujawniła, że szuka finansowania w celu nabycia dodatkowej ilości BTC. Firma udostępniła te informacje w oficjalnym ogłoszeniu na swojej stronie internetowej 7 grudnia tego roku. I zgodnie z tym komunikatem prasowym, MicroStrategy rozważa ofertę prywatną o wartości 400, mil... 400 milionów dolarów w postaci obligacji zmiennych z myślą o zwiększeniu swoich rezerw w bitcoinach. Weksle zamienne to weksle własne, które oprócz zadłużenia mogą być wykorzystywane do dodatkowych celów. Takich jak inwestycje, zakupy i transakcje. Różnica między wekslami zmiennymi a zwykłymi polega na tym, że posiadacze mogą otrzymywać dodatkowe korzyści, takie jak np. stopa procentowa i zastaw bazowego papieru wartościowego. Co ciekawe, ogłoszenie pojawiło się zaledwie dwa dni po tym, jak MicroStrategy zakupili. Bitcoinów o wartości 50 milionów dolarów, płacenie około 19 427 za jednego bitcoina, co daje łącznie 2574 bitcoiny. Co więcej, ogłoszenie to jest następstwem dwóch zakupów o wartości prawie 500 milionów dolarów kilka miesięcy wcześniej. Firma ma aktualnie 40 824 bitcoiny. Dla porównania, kwota ta stanowi prawie 20% wszystkich bitcoinów, jakie kiedykolwiek istniały. 22 setne wszystkich bitcoinów w ubiegu obecnie i prawie 30% wszystkich dostępnych bitcoinów. Z wyłączeniem oczywiście tych, które zostały na zawsze utracone zgodnie z szacunkami. Następnym razem, jak będziecie się zastanawiać, skąd wzrosty na bitcoinie przy takich cenach powyżej 19 tysięcy dolarów, to już macie odpowiedź. A teraz kolejna informacja, która mówi, że 2021 rok będzie wielkim rokiem dla złota, Bitcoina i Ethereum. Według Franka Holmesa, prezesa US Global Investors, rok 2021 zapowiada się jako wspaniały rok nie tylko dla złota, ale także dla kryptowalut. W poniedziałkowym wywiadzie dla Kitco News Holmes powiedział, że oczekuje, że aktywa cyfrowe takie jak Bitcoin i Ethereum Będą działać wyjątkowo dobrze zaraz obok złota. Uważa, że te aktywa cyfrowe cieszą się większym zainteresowaniem ze względu na ich podstawowe czynniki wartościowe. Jeśli chodzi o Bitcoin, Frank uznał, że coraz więcej osób korzysta z zasobu cyfrowego w kontynuacji wieloletniego trendu. I mówi: Liczba portfeli ludzi, którzy korzystają z Bitcoina, rośnie w ciągu ostatnich trzech lat. Niezły, stabilny wzrost. Chociaż wielu w branży kryptowalut porównuje bitcoina do złota, Holmes powiedział, że BTC nie jest zasilane przez te same makrosterowniki co złoto. No to jest akurat oczywiste. Paliwo rakietowe bitcoina pochodzi raczej z deflacyjnego wydarzenia, jakim był Halving w maju tego roku, i wyjaśnił: Jeśli jutro, jeśli wszystkie kopalnie złota na świecie Powiedzą, że zmniejszymy podaż o 50%, mogę zapewnić, że złoto urośnie do 10 tysięcy dolarów. I podsumował, że jest to tylko funkcja popytu i podaży. Jako wzrosty bitcoina podał oczywiście Halving, a jeżeli chodzi o Ethereum, to powiedział, że nadal korzysta z najnowszych osiągnięć w zdecentralizowanym finansowaniu, oczywiście DeFi, i pod względem całkowitej wartości zablokowanej w ekosystemie DeFi jest prawie 15 miliardów dolarów. A ethereum stanowi element składowy większości z tej działalności. Bardzo dziwne, że odkąd bitcoin rośnie, prawie osiągnął niektórzy twierdzą, że przebił swoje all-time high, to teraz pojawiło się bardzo dużo wróżbitów, którzy twierdzą, że bitcoin da bardzo dużo zarobić w przyszłym roku. Bardzo jest to ciekawe. A teraz przejdźmy do wiadomości z różnych państw, a trochę się tego nazbierało. Jako pierwszy tajski Departament Akcyzy wykorzystuje blockchain do efektywniejszego pobierania podatków od towarów. Tu z mojej strony tylko taka krótka informacja, ponieważ wprowadzenie blockchain w pobieraniu tych podatków ma jedynie umożliwić unikanie płacenia podatków, ponieważ Departament Akcyzy, a także Departament Skarbowy i Departament Celny będą współdzielić jedną bazę danych do przeprowadzania kontroli podatkowych. Także blockchain nie jest używany tylko do oszustw, tak jak twierdzi bardzo dużo sceptyków kryptowalut. Przejdźmy teraz do Japonii, gdzie miasto przygotowuje się do próby głosowania w technologii blockchain. Japońskie miasto Kaga chce zwiększonego zaangażowania swoich obywateli w decyzje polityczne i dlatego zwraca uwagę na wykorzystanie technologii blockchain, aby umożliwić większej liczbie osób głosowanie w pilnych sprawach. Głosowanie elektroniczne staje się popularnym przykładem zastosowania nowatorskiej technologii. Zwłaszcza w czasie COVID-u, a zwolennicy twierdzą, że technologia zdecentralizowanej księgi DLT może pomóc w poprawie bezpieczeństwa wyborów rządowych i wyeliminowaniu oszustw wyborczych i innych form nadużyć. A tymczasem paryski sąd skazał rosyjskiego hakera na 5 lat więzienia. Sąd w Paryżu skazał rzekomego rosyjskiego hakera bitcoina. Aleksandra Winnika na 5 lat więzienia za przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy i podawanie fałszywych informacji o pochodzeniu wpływów. Oprócz tego winnik został skazany na karę w wysokości 100 000 euro. Podejrzany o oszustwo związane z Bitcoinem, domniemany właściciel rosyjskiej giełdy kryptowalut BTCE Aleksander Winnik rozpoczął w zeszłym miesiącu długo oczekiwany proces w Paryżu. I według francuskich prokuratorów, winnik był podejrzewany o bycie głównym twórcą ransomware Loki, które doprowadziło do zaszyfrowania danych użytkowników, po czym rzekomo zażądał okupu w Bitcoinie. W 2016 i do 2018 roku, kilka podmiotów we Francji było celem tego szkodliwego oprogramowania, co spowodowało, że 20 ofiar zapłaciło okup za pośrednictwem BTCE. Trzeba tu zauważyć, że Aleksander nie tylko we Francji ma problemy, ale ma również 21 zarzutów ze strony amerykańskich agencji prawniczych, zarzucających mu pranie miliardów dolarów powiązanych z grupami przestępczymi. No, przecież jasne, on jest z Rosji, to co on może robić z bitcoinami? Przecież nie handlować na Bitmexie. A z Hiszpanii dobra wiadomość, ponieważ drugi co do wielkości bank wkrótce uruchomi usługi kryptograficzne. BBVA, drugi co do wielkości bank w Hiszpanii z aktywami o wartości około 840 miliardów dolarów, jest gotowy do wejścia w obszar handlu i przechowywania kryptowalut, według dwóch osób znających te plany. I tu jest oczywiście tajne źródło Coindex, które donosi: Nadal istnieją pewne przeszkody w przestrzeganiu przepisów, więc nie nastąpi to w grudniu, ale spodziewam się, że BBVA będzie dostępne w przyszłym miesiącu. Zapytane, czy bank ten buduje swoje rozwiązania głównie w celu obsługi tokenizowanych papierów wartościowych itd., źródło to powiedziało: To jest oferta kryptowalut. Oczywiście brak komentarza ze strony banku, ale podobno bank ten zintegrował to samo rozwiązanie do przechowywania aktywów cyfrowych zwane Silo, co rosyjski Gazprom Bank. Czyli coś może z tego będzie i widzimy, że nie tylko PayPal. Próbuje rozpowszechniać kryptowaluty. Jak już banki będą to robić, to następne All-Time Heim widzimy na pewno w przyszłym roku. A tymczasem Zgromadzenie Regionalne Pakistanu przyjmuje rezolucję w sprawie legalizacji Bitcoina. Pakistan postępuje w kierunku cyfryzacji, aby konkurować na świecie, powiedział dr Sumera Shams, członek Zgromadzenia Prowincji. Wzywają rząd federalny do uczynienia tego samego. Z doradcą ministra do spraw nauki i technologii stwierdzając, że Zgromadzenie KP podejmuje uchwałę w sprawie kryptowalut i wydobywania kryptowalut, żądając od rządu federalnego podjęcia kroków w celu zalegalizowania kryptowalut i ich wydobywania w Pakistanie. Trend zmienił się zatem wyraźnie w kraju, w którym w 2018 roku bank centralny wydał dyktat uniemożliwiający bankom ułatwianie działalności kryptograficznej. Nastąpiło to w ślad za Indiami, gdzie kryptowaluciarze byli w stanie zmienić werdykt swojego banku centralnego. Prawdopodobnie to samo się stanie w Pakistanie, kraju rozwijającym się o PKB na poziomie 278 miliardów dolarów, który odnotowuje roczną stopę wzrostu na poziomie 5%. I mamy kolejny kraj, który idzie do przodu i umożliwia społeczeństwu inwestowanie oraz kopanie kryptowalut. I również dobra wiadomość ze Szwajcarii, gdzie giełda w przyszłym roku uruchamia Institutional Digital Assets Gateway, aby wprowadzić banki do kryptowalut. Szwajcarska giełda papierów wartościowych planuje zapewnić bankom pełny dostęp do aktywów cyfrowych poprzez partnerstwo między jej ramieniem aktywów cyfrowych Six Digital Exchange i szwajcarską firmą powierniczą. Partnerstwo nadal podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, ale zgodnie z zapowiedzią SIX, planowane jest uwolnienie pełnego łańcucha wartości inwestycji w pierwszym kwartale 2021 roku. Banki i ich klienci będą mogli korzystać z handlu inteligentnego kierowania zleceń, rozliczania i przechowywania kryptowalut, a także dostępu do rynków wtórnych za pomocą tak tzw. Institutional Digital Assets Gateway. SIX wcześniej podjął inne kroki w dziedzinie kryptografii, wymieniając bitcoiny, etery, tezosy i produkty wymiany handlowej ETP oparte na XRP, a także tokeny Binance Coin. Wróćmy trochę też do Rosji. Digital ruble, czyli cyfrowy rubel, obniży zyski banków, ale pomoże firmom. Na czwartkowym spotkaniu Opora Rosja, pozarządowej organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Elwira Nubulina, prezes Banku Rosji, powiedziała, że cyfrowy bubel, to znaczy rubel, może podjąć zyski banków komercyjnych z prowizji i opłat transakcyjnych. Ponadto stwierdziła, że cyfrowa waluta banku centralnego jest naturalnym sposobem na usprawnienie usług finansowych. I powiedziała: To naturalny ruch w rozwoju systemu finansowego. Pośrednicy finansowi powinni stać się mniej uciążliwi dla gospodarki i zarabiać na nowych produktach i usługach. Zamiast czerpać zyski ze swojego monopolu i braku alternatyw, uważamy, że małe i średnie firmy zdecydowanie na tym, powinny na tym skorzystać. Na pewno wszyscy skorzystają na cyfrowych walutach rządowych. A tymczasem w Singapurze będzie promowany rozwój blockchain dzięki funduszom w wysokości prawie 9 milionów dolarów. Rząd Singapuru podwoił swoje wysiłki w promowaniu rozwoju technologii blockchain w tym kraju poprzez innowacyjny projekt o wartości kilku milionów dolarów. Projekt nazwany Singapore Blockchain Innovation Program zakłada, że grupa agencji rządowych zainwestuje prawie 9 milionów dolarów w budowę infrastruktury dla krajowego przemysłu blockchain. Agencje zaangażowane w program to Enterprise Singapore i Infocom Media Development Authority. Projekt jest finansowany przez National Research Foundation przy wsparciu władz monetarnych Singapuru. Krajowych banków centralnych i organów nadzoru finansowego. Projekt ma na celu pomóc firmom i firmom finansowym w przyjmowaniu, rozwijaniu, komercjalizacji i promowaniu technologii blockchain. Program obejmuje około 75 międzynarodowych korporacji, dużych lokalnych przedsiębiorstw oraz firm informacyjno-komunikacyjnych. A teraz G7 i silne poparcie w zakresie potrzeby regulacji kryptowalut. Podczas ostatniego spotkania G7, które odbyło się 7 grudnia, sekretarz skarbu USA poprowadził dyskusję, która obejmowała bieżące reakcje na ewoluujący krajobraz aktywów kryptograficznych i innych aktywów cyfrowych. Oprócz tego urzędnicy i członkowie G7 omówili pracę władz krajowych mające na celu zapobieganie wykorzystaniu kryptowalut do złośliwych celów i nielegalnych działań. W spotkaniu udział wzięli ministrowie finansów i prezesi banków centralnych z Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii, Komisji Europejskiej i Eurogrupy. Do dyskusji włączyli się również szefowie MFW, Banku Światowego i Rady Stabilności Finansowej, a odczyt dyskusji brzmiał: W G7 istnieje silne poparcie dla potrzeby uregulowania walut cyfrowych. Ministrowie i gubernatorzy potwierdzili poparcie dla wydanego w październiku wspólnego oświadczenia G7 w sprawie płatności cyfrowych. To, że wszyscy członkowie G7 chcą uregulować kryptowaluty, to jest z jednej strony dobra wiadomość, ale z drugiej strony nie liczmy na to, że te regulacje będą przychylne nam, czyli inwestorom kryptowalutowym. Takie jest moje zdanie. A teraz trochę nowinek z giełd kryptowalutowych. I tak na Binance jest do wygrania 320 Etherów w konkursie tradowania ETH do USDT. Jeżeli jesteś traderem, to możesz z tego skorzystać. Jeżeli będziesz tradował ETH do USDT, to możesz wygrać część z tej puli. Ruch na Coinbase rośnie o 64% z miesiąca na miesiąc, a giełdy odnotowują prawie 160 miliona odwiedzin w listopadzie. Giełdy kryptowalut odnotowały w listopadzie prawie 160 milionów wizyt w sieci, zgodnie z danymi SimilarWeb, a Binance i Coinbase odnotowały znaczące zyski w ujęciu miesięcznym. Według danych, Binance odnotowało w listopadzie prawie 45 miliona odwiedzin w porównaniu do 31 miliona w październiku. Jest to wzrost o ponad 42%. Coinbase przyciągnął w listopadzie około 37,5 miliona odwiedzin, co stanowi wzrost o 64% w porównaniu z 23 milionami w październiku według publikacji Similar Web. Bittrex wprowadził na swoją platformę handel akcjami stokenizowanymi. Użytkownicy będą mogli teraz handlować akcjami 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystając z giełdy, ponieważ dodaje ona najlepsze marki do swojej oferty, w tym Apple, Tesla i Amazon. To potencjalnie oznacza nową erę dla giełd kryptowalut, która rozgałęzia się w tokenizację aktywów. Na to tylko czekałem. Przejdźmy dalej i zobaczmy, co dzieje się w projektach kryptowalutowych. Jako pierwsze Monero, które zamyka najwyższą dzienną świecę od 2018 roku. Dzienny wykres XMR wyraźnie pokazuje wybicie z obszaru oporu 133 dolary. XMR wyraźnie przekroczył ten poziom i jest w trakcie osiągnięcia najwyższego dziennego zamknięcia w roku, co jest jednocześnie pierwszym zamknięciem powyżej tego obszaru od 2018 roku. Bardzo dobra informacja dla posiadaczy Monero. Carpe diem, rebranding Libry, która miała nazywać się Diem, i. Na jej drodze stanął pozew, który właśnie zagroził rebrandingowi. Facebook został uderzony groźbami działań prawnych w związku z planem zmiany nazwy projektu Stablecoin Libra na Diem z aplikacji finansowej o tej samej nazwie. Facebook ogłosił swój plan rebrandingu Libry 1 grudnia, a firma stwierdziła, że nowa nazwa pomoże. Odnowionemu projektowi zdystansować się do intensywnego sprzeciwu regulacyjnego, z jakim spotkała się Libra, kiedy została ogłoszona w zeszłym roku. Libra, chyba, albo DM, nigdy nie wystartuje, coś mi się wydaje. A teraz kilka info z Twittera o projektach kryptowalutowych i pierwsze USDC przenosi się na Stellar od lutego 2021 roku. Dash mówi papa adresom portfeli kryptograficznych i mówi Siemanko nazwą użytkownika, co oznacza, że Dash umożliwia przesyłanie tokenów Dash na nazwę użytkownika, a nie na adres, co jest bardzo skomplikowane, o czym dobrze wiecie, jeżeli chodzi o świat kryptowalut, i to powinno pomóc Dashowi wzbić się trochę wyżej. Wczoraj została odpalona platforma DeFi Justina Sana. I w pierwsze 4 godziny mieli oni ulokowane 53 miliony dolarów. W tym odcinku to będzie wszystko. Jeżeli podobał ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.